Polacy cierpią, ponieważ rządzi nimi niekochane dziecko. Człowiek nieszczęśliwy. Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu miłości? Czy kiedykolwiek chodził z dziewczyną lub chłopakiem za rękę? Czy patrzył komukolwiek w oczy i czy w tych oczach widział własną przyszłość? Czy całował się z kimś do utraty tchu? Tekst został opublikowany na profilu Michała Żebrowskiego na Instagramie. Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu rodzicielskiego znoju wychowywania dzieci? Czytania latami dzieciom książek, przewijania ich, przytulania, karmienia, nieustannej troski i poświęcania dzieciom uwagi? Czy cieszył się w życiu cudem narodzin własnego dziecka? Czy był za własne potomstwo latami odpowiedzialny? Czy spędził z kimkolwiek pod jednym dachem całe swoje życie? Czy latami harował jak wół, oszczędzał, płacił podatki? I czy samodzielnie wybudował dom, kupił mieszkanie lub wziął na nie kredyt? Czy z miłości do drugiego człowieka znosił jego charakter, pracował nad sobą, znosił krytykę i trwał w uczuciu? Czy z miłości do Polski, jej historii podjął trud i wysiłek, aby nauczyć się choćby jednego języka obcego? I czy tym językiem swobodnie i z poczuciem zwycięstwa dawał świadectwo za granicą i cudzoziemcom w Polsce, jak mądrym, kulturalnym i gościnnym potrafi być Polak? Czy zrozumiał i doświadczył cudu, że ludzie potrafią czuć i odbierać świat identycznie mimo, że dzielą ich kontynenty i kolor skóry? Czy Jarosław Kaczyński tańczył kiedykolwiek w tłumie szczęśliwych ludzi na koncercie, na plaży, w lesie przy ognisku? Czy pozwolił z uśmiechem z siebie kpić i stroić żarty? Czy palił kiedykolwiek jointa? Czy Jarosław Kaczyński kiedykolwiek u kogoś ciężko pracował? Czy pracując marzył o tym, że przyjdzie dzień, kiedy to on będzie dawał pracę? Czy Jarosław Kaczyński kiedykolwiek wystawił komuś fakturę? Czy drżał nad kondycją finansową własnej rodziny i firmy? Czy czuł pokrzepienie, kiedy na jego prywatne, oficjalne konto wpłynęły pieniądze zarobione jego ciężką i uczciwą pracą? Czy Jarosław Kaczyński dostał kiedyś słuszny łomot od kolegi z podwórka po tym, jak zachował się niewłaściwie? Czy własnoręcznie wymienił koło w samochodzie? Czy napisał do kogoś miłosny wiersz i czy mu ten wiersz powiedział patrząc w oczy? Czy Jarosław Kaczyński czuje ulgę i wewnętrzny spokój, ponieważ w swym życiu nigdy nikogo nie szantażował, nie zastraszał, nie przekupywał, nie poniżał? Czy nigdy nie sprawił lub nie przyczynił się do utraty przez kogoś życia? Czy nie cieszył się z tego, że ktoś w więzieniu powiesił się własnoręcznie, leżąc na łóżku 2 miesiące przed wyjściem na wolność? Czy uszczęśliwia go walka z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Czy uważa, że brak szacunku wobec niego ze strony Jerzego Owsiaka czy warszawskich powstańców to powód do zadowolenia? Czy Jarosław Kaczyński, jako zbliżający się do śmierci człowiek, czuje satysfakcję z tego, że całe życie wspierał młodzież, nie tworzył konfliktów, świecił przykładem i że dzięki temu pod koniec życia w każdym polskim domu może liczyć na kromkę chleba i szklankę wody? Czy Jarosław Kaczyński lubi pokój i wzajemny szacunek ludzi wobec innych ludzi? Czy czuje satysfakcję, że nazajutrz po wzniesionym przez niego pomniku czuwać przy nim muszą młodzi policjanci, którzy woleliby tego nie robić? Czy Jarosław Kaczyński wygrał kiedyś jakiekolwiek zmagania sportowe? Czy grał w koszykówkę, siatkówkę, czy jakąkolwiek inną grę zespołową? Czy trenował z sukcesem jakąkolwiek dyscyplinę sportową? Czy jeździł z wnukami na ich mecze piłkarskie? Czy głośno kibicował? Czy brał wnuki na wakacje, aby wyręczyć własne dzieci? I czy cieszył się z tego, że wnuki mówią do niego: kochany dziadku? Czy w jego towarzystwie bezpiecznie czują się dzieci, które mają fioletowe włosy? Czy Jarosław Kaczyński kiedykolwiek czuł się przez kogoś na zabój pożądanym? Czy choć raz spotkał go w życiu niewinny romans? Czy podróżował po świecie? Czy był ciekawy innych kultur? Czy zwiedzał muzea? Czy usłyszał kiedyś od taty: brawo Jarek, jestem z ciebie dumny? Czy chodził na piwo i czy raz w roku spacerował szczęśliwy nad ranem na rauszu po ulicy obcego miasta? Czy chodził do teatru? Czy opowiadał dowcipy, po których ludzie stają się szczęśliwsi? Czy czytał najnowsze książki i czy rozumiał, że nic nie rozumie? Czy Jarosław Kaczyński trzyma kogokolwiek za rękę, kiedy codziennie zasypia? Czy zaobserwowane przez niego cechy umiejętności u innych osób, których on nie posiada, wzbudzały u niego podziw DLA innych czy pogardę? Czy nie uwiera i nie boli go fakt, że nikt poważny na świecie nie liczy się z nim i go nie szanuje? Czy uważa, że brak miłości czyni nas nieszczęśliwymi i bezradnymi wobec samych siebie? Czy lubią go sąsiedzi?
Czy Jarosław Kaczyński czuje, że urodził się jako owoc autentycznej, świadomej miłości? Czy jako dziecko otrzymał od własnych rodziców następujące rzeczy? Troskę, akceptację, uznanie i szacunek? Czy kiedyś ze strachu przed światem nie był zmuszony zdusić własnej miłości i namiętności do innego człowieka? Czy jest spełniony i szczęśliwy? A ty? Co uważasz o tej publikacji? Jak oceniasz rządy prawa i sprawiedliwości pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego? Napisz w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować kanału Goniec, by być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia!